poniedziałek, 15 lipca, Anna Tobaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. 148 utonięć w całej Polsce od 1 kwietnia. W samym województwie śląskim tylko w tym roku utonęło 10 osób, a 6 od początku wakacji. Dwie ofiary śmiertelne w regionie to bilans tylko minionego weekendu. Ratownicy przyznają, że w szczycie sezonu, gdy pogoda dopisuje, to przynajmniej kilka interwencji każdego dnia. Fatima Orlińska. Tylko od 1 kwietnia w Polsce tonie średnio 49 osób miesięcznie. Zdecydowana większość ofiar to mężczyźni po 50 roku życia, a do największej liczby wypadków w wodzie wciąż dochodzi na skutek wcześniejszego spożywania alkoholu. Nad zalewem na Kłochechło w miejscu niedozwolonym 41-letni mieszkaniec Świerklańca zniknął pod wodą wraz ze swoim 6-letnim synem. Choć sytuacja wyglądała bardzo groźnie, obu udało się uratować. Właściwie plażowicze udzielili pierwszej pomocy, ściągnął pan dziecko do brzegu, później tego mężczyznę ściągnięto do brzegu. Dopłynęły jednostki naszej ratownicze, wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Udzieliliśmy pierwszej pomocy, z tego co wiem, bo akurat nie brałem udziału przy interwencji, ratownicy od nas tam byli. Dziecko zabrała karetka pogotowia, natomiast pana zabrał śmigłowiec LPR-u. Te wszystkie plaże, które są niestrzeżone, są opisane tabliczkami, także ludzie wiedzą, że to jest na własną odpowiedzialność. Jak jeszcze w weekend informowała policja, 41-latek ze Świerklańca zaczął się topić po tym, jak pływał w niestrzeżonym miejscu z synem na plecach. Mniej szczęścia miał 57-latek z Katowic, którego dryfujące na wodzie ciało odkryła w niedzielę przypadkowo przechodząca kobieta. Staw Hubertus II w Katowicach to teren, gdzie nie ma miejsc wyznaczonych do kąpieli ani nadzoru ratowników wodnych. Z naszych ustaleń wynika, że mężczyzna już w sobotę wyszedł z domu popływać. Jego partnerka jednak nie wzywała policji, kiedy mężczyzna nie wrócił do domu na noc, bo często mu się to zdarzało. I w niedzielę koło godziny 18 dostaliśmy informację właśnie od jednej z mieszkanek naszego miasta, że spacerując niedaleko stawu zauważyła unoszące się ciało na wodzie. Niestety pomimo natychmiastowego przyjazdu służb na miejsce, pomoc przybyła za późno. Które wykażą, czy to utonięcie było bezpośrednią przyczyną śmierci. Podobnie jak w przypadku utonięcia młodego chłopaka w Raciborzu w miniony weekend. Nad zbiornikiem wodnym Dolnym życie stracił 21-latek, który według relacji służb miał przebywać tam z ojcem. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 21-latek wraz z ojcem łowili ryby na zbiorniku Dolnym. Młody mężczyzna miał wejść do wody, aby się schłodzić, a chwilę później zaczął się topić i zniknął pod wodą. Na miejsce zadysponowano także specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego. Mężczyzna został odnaleziony i wyciągnięty z wody około godziny 21:30. Niestety nie udało się uratować życia 21-latka. Okoliczności tej tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. Jak jednak podkreślają ratownicy, wielu tych sytuacji można by uniknąć. Wystarczy odrobina zdrowego rozsądku i dystansu do własnych możliwości. Woda może pokonać nawet najlepszego pływaka. Pływanie w miejscach nadzorowanych przez WOPR, nie wskakiwanie do wody z łódek czy rowerków i nie wchodzenie do niej po spożyciu alkoholu to podstawy, które często wybrzmiewają, a nadal są lekceważone. Dziś dzień śląskiej flagi. Święto zainicjowane w 2011 roku przez nieżyjącego już senatora Marka Plurę. 15 lipca to również rocznica przyjęcia przez Sejm w 1920 roku konstytucji, która zawierała statut organiczny województwa śląskiego, co miało zapewnić Ślązakom autonomię. Dziś flaga to najważniejszy symbol. Fatima Orlińska. Jej barwy złoty i niebieski nawiązują do herbu Górnego Śląska i dziś dla rodowitych Ślązaków są jednym z najważniejszych elementów wyrażenia swojej tożsamości. W wielu miastach na Górnym Śląsku flaga powiewa na co dzień nie tylko od święta, jednak dziś szczególnie samorządy zachęcały do propagowania górnośląskich barw. Pan senator Plura był tym, który inicjował wiele tych śląskich akcji, między innymi to. Na pewno jest to ukłon w jego stronę i podtrzymanie jego pamięci, ale też jest to data historyczna, tak? Bo to 1920 rok i nadanie statutu organicznego województwa śląskiego, czyli kultywowanie tej śląskiej odrębności, a wiemy, że teraz w tej obecnej dobie z jednej strony część śląskich posłów chciałaby, żeby tą śląską godkę i śląską tradycję można było pielęgnować, a z drugiej strony pojawia się taki opór, że nie będzie to
w tej formie, która została zaproponowana, przeprowadzona przez Sejm. I choć opinie na temat tego, czy autonomia Ślązakom jest potrzebna, bywają różne, to właśnie flaga wychodzi ponad podziały. W sobotę ulicami Katowic przeszedł Marsz Autonomii Śląska, który każdego roku odbywa się w okolicach 15 lipca. Jak jednak mówią sami Ślązacy, święto śląskiej fany jest tym, co jednoczy całe pokolenia. W związku z dużym zainteresowaniem flagami, sklepy z regionalnymi gadżetami na tę okazję zamówiły ich kilka tysięcy sztuk więcej. Z autonomią można być, można nie być, gotką tak samo, ale fana Śląsko jest dla każdego Ślązoka powinna być właśnie czymś takim centralnym, takim punktem naprawdę odniesienia, który właśnie jednoczy pod tą faną roztomajtych właśnie Ślązoków, niezależnie od poglądów. Przekonań. Jak mówią przedstawiciele śląskiej społeczności, tegoroczne obchody Święta Śląskiej Flagi to dobry pretekst, by szerzyć potrzeby uznania języka śląskiego za regionalny i uznania śląskiej narodowości. O co walczą posłowie z regionu, którzy w kwietniu przegłosowali w Sejmie ustawę, a nie podpisał jej finalnie prezydent Andrzej Duda. Parlamentarzyści jednak deklarują, że tej sprawy nie odpuszczą. Żeby język śląski w końcu był językiem legalnym. I żeby Ślązacy mogli się cieszyć z tego, że ta śląska godka, śląska mowa może trafić do szkół, może być nauczana, może być legalna, że nie będziemy się musieli z nią ukrywać, nie będziemy się jej musieli wstydzić, nie będziemy gorsi od Kaszubów i w końcu będzie normalnie. Dzień Śląskiej Flagi w regionie obchodzony jest od 2011 roku z inicjatywy nieżyjącego już senatora Marka Plury. Dwukrotnie był on autorem poselskich projektów ustaw uznających etnolekt śląski za język regionalny, których Sejm nie uchwalił. Trzech górników pozostaje w szpitalach po wstrząsie, do jakiego doszło w czwartek 11 lipca w kopalni Redutowe. Dziś ruszyły prace kopalnianego zespołu do spraw zagrożeń. Paweł Jędrusik. Górnik, którego uratowali w sobotę ratownicy, dziś obchodzi 32 urodziny. Można powiedzieć, że w prezencie otrzymał drugie życie. Doznał jedynie urazu kręgosłupa. Pacjent jest w stanie stabilnym. Tam nie było żadnych obrażeń, które bezpośrednio zagrażałyby jego życiu. Jest wydolny krążeniowo, oddechowo, a co do okresu hospitalizacji, no to myślę, że na pewno tutaj będzie okres kilku tygodni. Mężczyzna spędził 1150 metrów pod ziemią ponad 50 godzin. Warunki, w których przebywał, były ekstremalne. Stężenie metanu zbliżające się do 5%, temperatura ponad 32 stopnie Celsjusza i bardzo wysoka wilgotność powietrza. Z doświadczenia tych akcji ratowniczych, które tam albo obserwowałem, albo w nich uczestniczyłem, albo nimi kierowałem, to wiem jedno, że człowiek, który jest odcięty, nie wie, jak długo tam jest. On nie ma świadomości czasu. To po pierwsze. Po drugie, on naprawdę nie tęskni do niczego innego, jak tylko do tego, żeby wyjść. Tam się nie myśli o jedzeniu. Bardzo rzadko ma się coś do picia. W poniedziałek rano w Redutowach zebrał się kopalniany zespół do spraw zagrożeń naturalnych w składzie poszerzonym o specjalistów z zakresu zagrożeń tąpaniami i wentylacyjnych. Na razie, jeśli chodzi o wizję lokalną, nie mamy informacji, kiedy ona będzie przeprowadzona, dlatego że na ten moment nadal ten rejon jest zbyt niebezpieczny, aby można było tam wchodzić. Także na razie ten rejon jest zabezpieczony. Zespół uznał już, że możliwe jest wznowienie eksploatacji górniczej na jednej z dwóch ścian w kopalni Redutowy. Ma się to stać jeszcze dziś lub jutro. Koniec utrudnień na drogowej trasie średnicowej w Katowicach. Po kilkunastu miesiącach zakończył się remont wiaduktu na wysokości osiedla Tysiąclecia. Z kolei od kilku miesięcy kierowcy zastanawiają się, kiedy uruchomiony zostanie odcinkowy pomiar prędkości. Wygląda na to, że niebawem. Łukasz Kądziołka. Jeszcze rano na drogowej trasie średnicowej w Katowicach było zwężenie. Po południu już bez przeszkód dało się przejechać w obu kierunkach, zarówno do Chorzowa, jak i centrum Katowic. Dzisiaj był ostatni dzień inwestycji na ulicy Jana Pawła II. Remont wiaduktu trwał od maja zeszłego roku. W końcu, po kilkunastu miesiącach, zniknęła tymczasowa organizacja ruchu, choć zostało jeszcze trochę prac do dokończenia. Przed nami jeszcze malowanie poziome u góry, czyli na ulicy Jana Pawła II. Natomiast to odbędzie się za około tydzień ze względu na proces technologiczny. Po prostu ta warstwa asfaltowa
kolejowa musi się dobrze zawiązać. Jednak to nie będzie już wpływać na ruch na DTS-ce, dlatego pojawiły się właściwe znaki z ograniczeniem prędkości. W trakcie remontu było to 60 km na godzinę, a teraz jest z powrotem 80 km na godzinę. To zwiastun wprowadzenia odcinkowego pomiaru prędkości na krótkim fragmencie trasy przy granicy Katowic i Chorzowa. Wiadukt stał na drodze do rozpoczęcia kontrolowania kierowców. Nasza inwestycja była naturalnym spowalniaczem ruchu w tym miejscu. Dlatego uruchomienie odcinkowego pomiaru prędkości w trakcie remontu wiaduktu i tak nie miałoby sensu. Teraz można spodziewać się, że nastąpi to już niebawem. Urządzenia do pomiaru są od początku roku wycelowane w stronę przejeżdżających samochodów. System jest gotowy. Pierwsze uruchomienie, no to będzie praca w testach. Wszystko zależy od ich wyników. Jeżeli wszystko będzie poprawnie, to 2-3 dni. Jeżeli będą jakieś nieprawidłowości, to może potrwać to dłużej. Pomiar prędkości obejmie około 1,5-kilometrowy odcinek. Informacja o uruchomieniu urządzeń zostanie opublikowana na Facebooku. Lokalizacja pojawi się także na mapie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Mysłowice mówią dość i zapowiadają redukcyjny odstrzał dzików. W ostatnich miesiącach te zwierzęta miały sprawić, zdaniem mieszkańców, spore zagrożenie. Paweł Jędrusik. Dziki wdzierają się do miast coraz częściej i nie inaczej jest w Mysłowicach. Tu, jak mówią władze Mysłowic, można spotkać je w dzielnicy Brzęczkowice. A że stwarzają zagrożenie, miasto zdecydowało się na ich redukcyjny odstrzał. Jest problem, no jest to niebezpieczne po prostu. Dopiero jak kogoś zaatakują, no to coś chyba trzeba będzie z tym robić, no niestety. Często pojawiają się w mieście? Często, bardzo często i w nocy i w dzień. Mogę powiedzieć, jeszcze mamy ogródek za blokiem i tam tak samo bardzo często zawitają tam właśnie w to miejsce. Nie jestem za odstrzelaniem, ale żeby coś zrobić po prostu z tym, wywieźć je gdzieś dalej do lasu czy coś, o. W tym sensie. Pan co odstrzale, no to różnie byśmy z tego punktu widzenia patrzyli. Ja jestem za tym, żeby to usypiać i wywozić gdzieś poza teren, poza w ogóle osiedle. Z jednej strony przykro, ale z drugiej strony przydałoby się. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś szłam z psem, czułam się zagrożona tam na tej łące, wie pan, przed szkołą specjalną, a drugim razem widziałam, nie mam małych dzieci, ale widziałam, jak szły do szkoły i nie wiem, ja byłam wystraszona, że coś się im stało. I tutaj kiedyś widziałam całą rodzinę dzików. Decyzja administracyjna, którą podpisał zastępca prezydenta Mysłowic, opiewa na 50 dzików. Nie oznacza to jednak, że właśnie tyle zwierząt zostanie odstrzelonych. Najprawdopodobniej skończy się na kilku zwierzętach. Zdarzają się sytuacje, w których to poturbowane zostały zwierzęta, nasze czworonożni przyjaciele, sytuacje, w których to seniorzy odprowadzający wnuków do przedszkola musieli uciekać, chować się do klatek schodowych, tak aby nie zostać poturbowanym przez dzika. Władze Mysłowic tłumaczą także, że były zmuszone podjąć taką decyzję ze względu na dużą liczbę zgłoszeń do urzędu, a także służb. Taki był poniedziałek. W imieniu Rafała Kuliga zapraszam jutro. Do zobaczenia.